Linia Honor 20 debiutuje, a ja mam dla Was już pierwsze wrażenia związane z tymi modelami. Co jest nowego, co zmieniono, a czym Honor zaskoczył? O tym w dzisiejszym szybkim odcinku. Po pierwsze, mamy dwa nowe modele: Honor 20 i Honor 20 Pro. Jest jeszcze Honor 20 Lite, ale już jego wcześniej może było podziwiać, więc o nim nie będę mówić. Zapowiem jedynie recenzję, która niebawem będzie na kanale. Co nowego w Honor 20 Pro? Po pierwsze jest holograficzny design. Obudowa została stworzona w technologii potrójnej siatki 3D. Warstwa głębi wzbogacona jest milionem takich małych pryzmatów, dzięki którym kolor Phantom Blue i Phantom Black wyglądają na pierwszy rzut oka jako czarne, ale załamywane światło zmienia się w kolor zielony i fioletowy. Ogólnie mishmash, ale w ostatecznym rozrachunku wygląda to super. Nowe placki zarezerwowane zostały tylko dla wersji Pro. Podstawowa opcja jest również estetyczna, ale wygląda nieco inaczej. W gwoli ścisłości, w obu modelach jest ekran o przekątnej 6.26 cala Full HD+, ale nie są to AMOLEDy, to dosyć istotne. Smartfony działają pod kontrolą Kirina 980 znanego z P30 Pro czy Mate 20 Pro. Wersja Pro ma 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na pliki. 20 zwykła występuje w wersji 6 128 GB. Różnice pomiędzy modelami występują również w aparatach, a jest ich dużo. Jeżeli ktoś ma problem z liczeniem do 5, to może za pomocą nowych Honorów się podszkolić. Pierwsze cztery aparaty znajdziecie z tyłu. Standardowy obiektyw szerokokątny, obiektyw makro, do którego jeszcze wrócę, oraz teleobiektyw lub obiektyw do pomiaru głębi w uboższej wersji. Ogólnie ciekawe jest to, że Honor 20, pomimo braku teleobiektywu, i tak ma zoom optyczny. W wersji Pro jest trzykrotny zoom optyczny. Dla obiektywu makro przewidziano osobny tryb, a ostrzyć możemy w odległości 4 cm. A właśnie, nie powiedziałem wam jeszcze dosyć istotnej rzeczy. Od kilku dni bawię się Honorem 20, także już mogę powiedzieć kilka słów na jego temat, ale zanim to, to będę wam wdzięczny za subskrypcję i dzwoneczek, dzięki którym będziecie na bieżąco z nowościami, a ja będę trochę szczęśliwszy. 20 ma nieco inny standardowy obiektyw jasność 1.8 zamiast 1.4, którą możecie znaleźć w Pro. Mimo tego mamy świetny tryb nocny, który działa jak we flagowcach od Huawei. A. Cały system działa na zasadzie łączenia klatek i jest wspierany stabilizacją ze sztuczną inteligencją, a w modelu Pro jeszcze jest dodatkowo optyczna stabilizacja obrazu i elektroniczna. Fotki z Honora 20, szczególnie te z użyciem trybu nocnego, wyglądają znakomicie, dlatego jestem bardzo ciekawy, co będzie reprezentować sobą wersja Pro. Pozostawiamy aparaty z tyłu na rzecz tego na froncie. Jest on w ekranie niewielkie oczko, nie szpeci frontu, ma rozdzielczość 32 megapiksele i światło 2.0 w obu przypadkach. Niestety, nic w tym momencie nie wiadomo o wodoszczelności obu smartfonów. Nie mamy w tych smartfonach skanera w ekranie, ale jest on przycisku na boku i przyznam, jest on piekielnie szybki i dokładny. Honor zaimplementował dźwięk 9.7, ale zabrakło jacka 3,5 mm. Na słuchawkach 20 gra obłędnie. Na końcu jeszcze kilka słów o baterii. Honor 20 ma akumulator o pojemności 3750 mAh, a wersja Pro pełna 4000 mAh. Smartfony wspierają szybkie ładowanie 22,5W. Porównywałem szybkość ładowania do Oppo Reno i moje zaskoczenie jest takie, że szybkość była bardzo zbliżona. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to nie krępujcie się i pytajcie w komentarzach, postaram się Wam odpowiedzieć. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się i widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach.